dzisiejszy vlog, Beksa vlog, poświęcony będzie podsumowaniu sezonu 2016-2017. Sezonu bardzo dobrego dla BKS-u. Trampkarze starsi zdobyli mistrzostwo województwa, juniorzy awansowali do centralnej ligi juniorów, dawnej ligi makroregionalnej. Nasze drużyny ligowe wszystkie zajmowały miejsca od 2 do 5 w rozgrywkach ligowych. I o tym wszystkim mówiono na uroczystym podsumowaniu sezonu, które odbyło się minioną sobotę na boisku, na ulicy Balladyny, na boisku klubowym. Będziemy też mówić o, mimo zakończenia sezonu, będziemy mówić jeszcze o sukcesach, które ten weekend osiągnęli piłkarze BKS-u Lublin. Przy okazji podsumowania taka miła wiadomość, że na trochę niespodziewanie otrzymałem na zakończeniu BKS-owym otrzymałem statuetkę za prowadzenie tego vloga. Ta statuetka jest dla, odbieram ją nie dla mnie personalnie, ale dla wszystkich, którzy mi tutaj w tym vlogu pomagali, bez których ten vlog by nie mógł powstać. Szczególnie chciałbym tutaj podziękować pani Magdalenie właśnie, Pawłowi Lopańskiemu, Dariuszowi Nieradko, Przemysławowi Słońce wraz z małżonką, innym osobom, których być może tutaj nie spamiętałem, ale też jeżeli pomagały mi, to bardzo dziękuję. Moim synom, którzy mi tutaj cierpliwie filmują. A teraz zapraszam do obejrzenia 14 odcinka vloga. Sezon BKS tradycyjnie zakończyliśmy uroczyście. Na boisku przy ulicy Balladyny spotkali się zawodnicy, młodzi zawodnicy, rodzice, trenerzy, działacze, przyjaciele klubu, sponsorzy, aby podsumować ten sezon. Była część oficjalna, na której przedstawiono zarówno sukcesy i dokonania z tego sezonu, o których na bieżąco byśmy informowali w trakcie naszego vloga, gdzie podziękowano trenerom, gdzie podziękowano różnym osobom zaangażowanym w działalność klubu, podziękowano osobom, sponsorom. A później była, po zakończeniu tym oficjalnym, była ta część mniej oficjalna, kiedy przy grillu rozmawiano o wszystkich sprawach ciekawych. Zapraszamy na krótką relację wideo z tego zakończenia. Bardzo gorąco chcę powitać, szanowni państwo, na naszej uroczystości przede wszystkim licznie zgromadzonych młodych piłkarzy. Wielkie brawa dla nich, bo to ich święto dzisiaj. Szanowni państwo, za nami kolejny udany sezon piłkarski już w oficjalnej klasyfikacji Lubelskiego Związku Piłki Nożnej. Klubów pracujących z dziećmi i młodzieżą zajmujemy aktualnie 2 miejsce w województwie. Króciutko o naszym klubie stan obecny na dzisiaj. Mamy 19 grup szkoleniowych. W tym momencie zrzeszamy 460 młodych piłkarzy. Pracuje w naszym klubie 20 trenerów. Możemy przejść do co najmniejsze, czyli dekoracji naszych młodych piłkarzy pamiątkowymi medalami za jakże dany miniony sezon piłkarski 2016-2017. Po oficjalnej części, a jeszcze przed tą zupełnie nieoficjalną, odbył się mecz na dużym boisku. Mecz pomiędzy rodzicami, a trenerami i działaczami BKS Lublin.
po zaciętym spotkaniu, emocjonującym spotkaniu zwyciężyła drużyna trenerów i działaczy BKS-u 6-5. Zapraszamy do krótkiej relacji z tego spotkania. Jana Ciński, Abrazor Lewyński, Brunawa. W Polsce jest! Syry! Kozie! Syry! Kozie! Syry! 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 Także pamiątkowe zdjęcie, które kończę. Z wydarzeń z mijającego tygodnia, zeszłego tygodnia, to w czwartek nasi zawodnicy brali udział w dziecięcej asyście w meczu Mistrzostw Europy U21 w meczu Słowacja-Szwecja. Rocznik 2008 grał w Wałbrzychu, straszna odległość, w finale finału w turnieju Deichmann, osiągając sobie znakomity wynik, zajmując 7 miejsce w gronie około 1300 drużyn, które brały udział w całym turnieju Deichmanna. Wielkie brawa dla naszych zawodników. Tyle na dzisiaj. Tradycyjnie proszę o polubienia, o udostępnianie. Teraz przed nami okres wakacyjny. Vlog będzie trochę rzadziej. Nie będzie co tydzień. Będzie wtedy, kiedy będą się działy jakieś rzeczy. Ale to właśnie nie znaczy, że są wakacje, nie znaczy, że się nic w klubie nie dzieje. Są obozy sportowe. Ich szczegółowa oferta, informacje o nich są na stronie BKS-u, na stronie internetowej. Proszę o informacje o rozgrywanych obozach, o informacje o zdjęcia, o filmy, o informacje o tym, co się dzieje na obozach. Proszę o informacje o ewentualnych udziale w turniejach, o udziale w meczach sparingowych. To wszystko można przesyłać na adres mailowy mój tradycyjnie, ten, który jest. Przypominam też o apelu, który był prezesa Gromysza, Roberta Gromysza, prezesa BKS-u, o pomoc już teraz, żeby się zainteresować szukaniem sal gimnastycznych na okres zimowy. Był z tym największy problem, o tym szeroko mówił na zakończeniu sezonu, mówił prezes Gromysz, Robert Gromysz, więc prosimy o to, żeby to wziąć na serio i już teraz rozejrzeć się, gdzie mogą takie sale być i ewentualnie je rezerwować. To tyle na dzisiejszym vlogu. Vlog jest tym razem krótszy. Życzę miłych, spokojnych wakacji, dobrego wypoczynku, abyśmy mogli z nowymi siłami, z nową energią wejść w nowy sezon piłkarski, nowy sezon sportowy i osiągnąć chyba jeszcze lepsze wyniki zgodnie z dewizą klubu, że będziemy jeszcze lepsi. Do widzenia.